przedsiębiorstw! Dobra. Oberwała ta tentakula zasrana. Ale kurde, czekolad frogów nie ma już, najgorzej. Dobra. Fuck, ale bym się teraz wyleczył. Ale nie mam czym. Dobra, szybkie przecięcie. Nie muszę jakoś się tutaj ten... Szybkie cięcie to tak zwane było. Aj, uważaj. Lepiej podejdź i wtedy zacznij wycelowywać. Dokładnie. Pół HP zabrane. Połowa HP. Idzie całkiem dobrze, mimo że mam bardzo mało życia. No, to ładnie mi poszło. Jeszcze laga miałem przez chwilę. Dobra, na razie nie biorę tych frogów. Wywalone w to. Wolę z takim paskiem zacząć, niż teraz korzystać i potem nie mieć. Dawaj, szybko. Dobra, pyk, pyk. Dobra. Krytyczny moment. Dawaj mi żabkę. Nawet żabka mi tutaj nie pomogła. To jest właśnie najgorsze, że zobaczcie, ile mam HP. Bym musiał mieć więcej HP, żeby z nią walczyć w takim stanie. To jest naprawdę jak dotąd najtrudniejszy boss fight. Już nawet troll nie był aż taki trudny. Ta jadowita tentakula to jest naprawdę przesrane. Dobra, patrzcie, ile zostało jej HP. Już niedużo, naprawdę. Spróbujmy to przeżyć, spróbujmy. Nie mówię, że to zrobimy, ale spróbujmy. Jestem teraz pewien, że nie przeżyję tego na 100%. Chociaż... No, wiedziałem. Myślałem, że się tam przycisnę jakoś. Kurde! Dobra, patrzcie, ile ona ma HP. Już niedużo zostało. Jedna przebita, znaczy odcięta. Druga. I teraz ostatnia, głowa. Incendio! Słyszeliście przed chwilą ten dźwięk? Teraz już wiecie, skąd więzienia z kabanu się jakim dźwiękiem inspirował. Skąd w ogóle ten dźwięk jest. Zresztą, tutaj macie klip. Tety, musisz wykonać swoje zadanie, ziom. To ty zostajesz wybrankiem, kurde, a nie inni. O! Incendio! Ale ta jadowita tentakula wygląda teraz odrażająco, jak taki kurde spleśniały albo zgniły pająk. Auć. Żyk. Thank you.
An outstanding display, Mr. Potter. You receive the highest grade, a distinction. Well done. O kurde! Stopień wyróżnienie. A, idę tutaj, kurde, te Malfoje i inne, kurde, głąby. Neville na samym końcu, jak taki, kurde, przywłęda. Jak taka przywłęda. A, zobaczmy, tu jakieś fasolki są. Tej nie mogę w ogóle zdobyć. Wątróbka. Szkoda, myślałem, że zdobędę. I wiecie co? Aż sobie tutaj chyba zaraz zapiszę. Marmolada. Pychota. Dobra, co mamy? Czekajcie, dobra. Zapiszmy sobie. Ja za ten czas jeszcze szybko do ubikacji wskoczę, bo kurde, ta walka z jadowitą tentakulą spowodowała, że mi się aż sikać chce. 47% gry. Okej. Okay. Zobaczmy, co mamy jeszcze dzisiaj do zrobienia. A, czyli to tyle. Na to wygląda. Czyli mogę sobie stąd wyjść. Zobaczymy, co tym razem będzie miało miejsce. Dzisiaj chcę, mówię, jak najwięcej zrobić, tak więc... Mimo, że mnie jadowita ten... Harry! What's up? It's Neville. You've got to come to the common room quickly. Sorry za taki mały profesjonalizm, ale jeszcze tutaj w tle mam przekąskę. Mimo, że mnie jadowita ta kula wykończyła, to jednak chcę jeszcze tutaj no, sporo zrobić, żeby już w piątek albo w następny dzień jakoś skończyć tę gierkę. Najpierw mi, kurde, głąbie każesz iść poszukać tego, znaczy pójść do góry do Neville'a, a tutaj teraz się mnie pytasz, co się ciekawego w nocy wydarzyło. Ty to jednak głąb jesteś, nie z tej ziemi. Ale lecimy do góry. Nic tutaj po nas. Zobaczmy, co się z tym Neville'em stało. Bo jestem aż ciekaw. Ale czy co temu Neville'owi się stało? O, jak ten się zlagował. No i co? Ten Hufflepuff to w ogóle. XD trochę. No dobra, no i co? No, dawaj, podaję ci hasło. Caput Draconis. Well done, young Gryffindor. That is indeed the correct password. What happened? Leglocker curse. Malfoy. I met him outside the library. He said he'd been looking for someone to practice that on. You're worth 12 of Malfoy. The Sorting Hat chose you for Gryffindor, didn't it? And where's Malfoy? His thinking Slytherin. Thanks, Harry. Think I'll go to bed. Do you want the card? You collect them, don't you? I found him. I found Flamel. Listen to this. Dumbledore is particularly famous for his defeat of the dark wizard Grindelwald in 1945, the discovery of the 12 uses of dragon's blood, and his work on alchemy with his partner, Nicholas Flamel. I knew the name sounded familiar. Albus Dumbledore. Currently,
headmaster of Hogwarts. No i dobra. Mamy tu już ogarniętą kartę, więc możemy zakończyć dzień. Szkoda, że tego nie zrobiłem w dormitorium, no ale trudno się mówi. I teraz mamy oczywiście pokaz punktów. Kto ile ma? Najpierw zaczynamy od Hufflepuff, którzy oczywiście zbierają jak najwięcej punktów. Hehe. Oczywiście, że nie. 61. Gryffindor o ile ma? Ile ma? Bo nie dosłyszałem. 155. Ravenclaw. Ravenclaw to tam trochę sobie lepiej radzi niż Hufflepuff. 87. No oraz Slytherin, którzy, że tak powiem, siedzą nam na ogonie. 124. No a takie w cudzysłowie siedzą nam na ogonie. Ale jaką tutaj jeszcze mowę motywacyjną zastosował Harry do tego, do Neville'a, mówiąc, że no, jesteś wart 12 takich Malfoyów. Czyli co ty, Potter, sugerujesz, że Neville powinien dostawać wpierdol od 12 tych Malfoyów? Bo to tak troszeczkę wygląda, nie powiem, że nie. Tak jakby coś tak lekko zasugerował. O, patrzcie, widzicie, mamy już połowę gry w zasadzie. No ma 49%, to prawie jak 50%. Dodasz tam 1%, już masz 50%, więc co nam to da? A 38% nam brakuje, by mieć te, w cudzysłowie, 100%. No bo wiecie, 88% w tej gierce można maksymalnie zdobyć. Dear Harry, I heard Professor Snape ask you to find some moon dew for your potions class. I can't believe he would ask such a thing. Moon dew only comes out at night and it's found deeper into the Forbidden Forest than is safe for a first year to go. Meet me in my garden tonight and I'll take you to where it grows. That way you'll be safe. Hagrid. Okej. Okej. Hagrid, dobry z ciebie wafel. Be careful, Harry. Be careful, Harry. Flipendo! Dobry z ciebie wafelek. Smak szpinaku, kawa, Więc po raz pierwszy będziemy, kurde, chodzili sobie po błoni Hogwartu nocą. To też jest bardzo fajne. Tym bardziej, że to było uwzględnione i w filmie, i w książce. Tylko z tą różnicą, moi kochani, moi wspaniali widzowie, moi wręcz ulubieńcy, że tutaj, kurde, chodzą prefekci o tej porze. Tak więc musimy przed nimi uciekać. Bo prefekci tutaj sobie chodzą. Wiecie, musi być jakieś utrudnienie, no bo... No kurde, no gdybyśmy mieli takie normalne zejście sobie w dół, jak gdyby nigdy nic, no to przepraszam bardzo, no ale... To byłoby zbyt łatwe w każdym razie. Musieli jakoś utrudnić tę sekcję. No musieli, oczywiście, że musieli. Gdyby nie utrudnienie tej sekwencji, to tak na dobrą sprawę, no... Sami widzicie, co by się stało, no. Byśmy zbyt łatwo mogli podążyć sobie tam, gdzie chcemy. A teraz jesteśmy na parterze. Jedyne, na co musimy uważać, to na prefektów, którzy będą tutaj chcieli dopilnować tego, żebyśmy nie poszli dalej. What are you doing down here? Get to your common room immediately. No właśnie, to o tym mówiłem. O, dzięki. Ale żeście mi, kurde, ułatwili ten przejście dalej. Nie, ta gra jest wspaniała pod względem tych checkpointów. To kolejny, widzę, że se łazi. Kto tu jest? Spadaj. Ja tu sobie idę. Nie będziesz rzucał na mnie żadnych czarów. Głąbie jeden. Hey, you! I think you should be in the Gryffindor coming in, Potter. Get going. Hmm.
No, tutaj niestety checkpoint nie był na tyle łaskawy. Postanowiłem, że obiorę trochę inną ścieżkę. Co prawda troszeczkę się skaleczę, no ale obiorę trochę inną ścieżkę. Jak widzicie, chyba nawet wyszedłem na lepiej, żeby iść tędy. Jest i on. Jest i Hagrid. Is that you, Harry? Hurry up. I want to get started. Right then. Now, listen carefully, because it's dangerous what we're going to do tonight, and I don't want no one taking risks. There's a unicorn in there being hurt badly by Summit. This is the second time in a week. I found one dead last Wednesday. Could a werewolf be killing the unicorns? Not fast enough. It's not easy to catch a unicorn. They're powerful magic creatures. I never knew one to be hurt before. And what if whatever hurt the unicorn finds us first? There's nothing that lives in the forest that'll hurt you if you're with me. Right now. Follow me. No kurde, Hagrid, no z tobą to wiadomo, że nikt nie skrzywdzi, no bo ty jakby jesteś zaprzyjaźniony z tymi zwierzętami. A więc prowadź mnie, kolego. Ole one Newton, Hogwart tutaj nocą wygląda, ja pierdziule. Bardzo ładnie, podoba mi się to. No to co, wchodzimy, nie? Otwieramy drzwiczki i zaczynamy, kurde. Ważną lokację, zakazany las. Nie było tego w wersji na peceta. Tak tylko przypomnę. I troszeczkę tutaj minus jest taki w tej wersji, że nie uwzględnili tutaj Rona, Hermione oraz Malfoya, bo przecież oni dostali, a raczej Malfoy dostał karę i został wysłany również do zakazanego lasu z naszymi przyjaciółmi. A tutaj niestety nie został on uwzględniony z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Ale zanim polecimy za Hagridem, to zróbmy jeszcze coś takiego. Bo jestem ciekaw, co tutaj jest. A, skrzynka jest. Będziemy mieli jeszcze 4 karty. Jeszcze 4. A wizard card. A wizard card. Chauncey Oldridge. 1342 to 1379. First known victim of dragon pox. Aha, czyli jednak 5 kart nam zostało, okej. Okay. Sorry, to już ja się pomyliłem w liczeniu. Dobra, Hagrid. I to jest to właśnie miejsce, do którego nie mogliśmy wcześniej wejść. Ale ładnie ten las wygląda, o ja cię sunę. O kurde. Pięknie tu jest. Pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, dobra. Tutaj się musimy teraz skupić, bo oczywiście mamy, wiadomo co? A nie, przepraszam, musimy teraz użyć innego czaru. Tak więc weźmy Lumos. Nie, to nie było Lumos. Czekajcie, czym ja tu miałem uderzyć? Nie, dobrze. Czekajcie, tak? Dokładnie. I tak samo tutaj. Pyk i pyk. Pyk i pyk. Pyk i pyk. Dokładnie tak. Trzeba było sobie oczyścić dróżkę. Aczkolwiek teraz mam małą rozkminę, bo tu Hagrid każe nam tam iść. A co tutaj jest w takim razie? Aha, no mogłem się domyśleć. Boss fight po raz kurde, nie wiem który. Znaczy bardziej to jest mini boss fight. O, widzicie? Patrzcie jak ja was ranię. No dawajcie, dawajcie, co wy się mnie boicie, co wy? Wilczki.
Wy takie agresywne jesteście w stosunku do mnie, a teraz się raptem nie boicie? No proszę was. Myślicie, że ja w tę bajeczkę uwierzę? Już połowę HP wam zabrałem. I tak lepsze to niż walczenie znowu z tą jadowitą tentakulą, ale... podejrzewam, że... to jeszcze nas w tej gierce nie opuści, no bo kurde, pamiętacie zresztą sami. Najpierw walczyliśmy z trollem. Raz. A tu się okazuje, że z trollem trzeba kurde kilka razy walczyć. Tak samo jak ogniste kraby. Nareszcie, kurde, jak ja się musiałem z nimi pierdzielić. Bez kitu. Ale to było przesrane. Ja zapominam ciągle, że powinien mieć flipenda, a nie tego. W ogóle pytanie, co, ciekawe co w tej norce jest. Przekonajmy się. Co tam ciekawego jest. O! Coś chyba, co mieliśmy znaleźć. Co to jest? Select, zobaczmy. Nie to. Rosa księżycowa. Aha, czyli to jest to, co mieliśmy znaleźć. Skrzynka! A w niej karta będzie. A wizard card! Leopoldina Smedic, 1829-1910. First British witch to referee a Quidditch match. Aha. Pierwsza brytyjska czarodziejka, która została sędzią Quidditcha. No trochę ona sobie żyła. Ciekaw jestem, czy tutaj będzie jeszcze gdzieś jakaś skrzyneczka, czy to tylko tyle. A i z tych krzaków fasolki dostajemy. One mogą nas skrzywdzić? Nie. Nie mogą. Przez chwilę myślałem, że to są takie, wiecie, krzaki, które nas skrzywdzą. Ale dobra, skoro tu już mamy zrobione, no to fajnie. No to to już mamy zrobione. Tylko teraz jak ja się stąd wydostanę? Właśnie. To jest dobre pytanie. Chyba będę musiał iść tam jednak w głąb. Bo tędy już nie przejdę. Czyli jednak tutaj gdzieś będę musiał przejść. Tylko że tutaj przejścia nie ma. Kurde, więc co ja teraz zrobię? A! Ej! Nie to chciałem zrobić. Weź jeszcze raz. Tędy chcę wyjść. A co tutaj mamy ogólnie? He? Tylko tyle? Nic więcej? Nie możemy nigdzie wejść? LOL! You all right there, Harry? The unicorn's dead, Hagrid. It's in that clearing back there. What was that thing? A monstrous creature. It is a terrible crime to slay a unicorn. Drinking the blood of a unicorn will keep you alive even if you are an inch from death, but at a terrible price. For you have slain something so pure that from the moment the blood touches your lips, you will have a half-life. A cursed life. But who would choose such a life?
Can't you think of anyone? Some say he died. Cardswallop, in my opinion. Don't know if he'd enough human left in him to die. Do you mean to say that that thing that killed the unicorn, that was drinking its blood, that was Voldemort? I'm saying nothing. Let's get going. Tak, moi drodzy, Voldemort. Któż by inny mógł to być, jak nie Lord Voldemort? Powiedzcie mi, któż? Dobra, to już mamy ogarnięte wtedy, chyba możemy sobie stąd iść. Nic nam nie pozostało więcej do roboty. Biedny Hagrid tam sobie stoi. Coś mamy jeszcze? Nie, no to tyle. To, co miałem zrobić, to zrobiłem. Tyle w temacie. Aha, jeszcze tutaj możemy zrobić jedną rzecz. Skoro już jesteśmy. A, to tego nie mogę zapalić. A coś tutaj mogłem zapalić jeszcze, z tego co pamiętam. Ale tu jest zamknięte. Fuck. No dobra, no to czyli jak tutaj nic nie mamy, no to możemy sobie stąd iść już. Szkoda, myślałem, że tutaj jeszcze jakiś secret będzie. To bym się bardzo ucieszył z tego powodu.